No to powiem wam, że muszę się do czegoś wam przyznać, a mianowicie zobaczcie, jak ja wyglądam i jestem po środku pustyni, nie sam, bo ze Smajstołem, który stoi tam za mną i słuchajcie, weszliśmy do jakiejś wioski, do takiego okręgu, bo żeśmy się zgubili i wam pokażę ten okrąg. On jest cały dookoła i bardzo, bardzo mocno bije, nie możemy poza niego wychodzić i musimy walczyć o przetrwanie. Ja razem ze Smajstołem, słuchajcie, ten okrąg jest cały do wioski. My przez przypadek tu dosłownie weszliśmy, chcieliśmy iść się poopalać. Smajstoł mówi, że na safari jest ciepło, no to żeśmy pojechali, popłynęli i żeśmy dopłynęli do czegoś takiego. Tu nie ma nawet żywego człowieka, no nic nie ma, totalnie. Jakieś zające, króliki i inne postacie to są, ale nic innego. I słuchajcie, walczymy o przetrwanie, także trzeba zrobić stół konstrukcyjny. No i co? Wy możecie zostawić łapencję do góry, a ja pójdę rozbić jakieś deski. Może nie z tego budynku, bo to jest dom kowala, którego z nami nie ma. Oni już chyba wszyscy wyginęli, ale mamy na szczęście lawę i będzie ona nam potrzebna do przetrwania. Sami zobaczycie jak, a ja idę rozbić pierwsze deski. Potrzebujemy 4 desek do zrobienia stołu konstrukcyjnego, a tam stoi sobie jakiś leopard albo nie wiem co to jest. Gościu, czym ty jesteś? Nie, no to jest jakiś lew albo coś takiego. Dobra, wiecie co? Rozbijmy te deski, one się nam przydadzą. Rozbijajmy. Potrzebujemy 4 desek, także szybko rozbijamy ją z łapki. Ja niestety nie mam nic w ekwipunku, wzięliśmy tylko parę rzeczy normalnie w skrzyneczce, jeszcze je wam pokażę, one są właśnie u kowala, one nam się przydadzą. W sumie jak ja rozbijam teraz, o, mam 4 deski, idę robić stół konstrukcyjny, to wy możecie zostawić subskrybera, jeżeli tego nie robicie. Jeżeli chcecie mieć taki sześciopak jak ja teraz w Minecrafcie, to naciśnij subskrybera, superancko by było. I wiecie co, dobijamy ogólnie 200 tysięcy, a na 200 tysięcy szykuje się dla was fajna niespodzianka, także chodźmy tutaj. O, zobaczcie, akurat tu się kończy ten okrąg cały i zamyka się normalnie na połowie tego domu kowala. Także dobra, ja robię stół konstrukcyjny, 4 deseczki, hop siup. Dobra, mamy stolik, bierzemy stolik, on nam się przyda. Z niego będziemy robić różne rzeczy. Już na tą lawę mam pomysł, a mianowicie tutaj rozlać wodę. Tylko najpierw muszę zrobić jakiś kilofik, a do kilofika będzie potrzebne nam drewno, także wykorzystajmy, nie wiem, z tego. Tutaj się nie przyda. Mamy jeszcze jakieś pszenice, nie pszenice w tej wiosce, także jakoś przeżyjemy, jakoś to będzie. Zobaczymy, czy nam się uda. Oglądajcie do samego końca, a my zaczynamy tutaj rozwalać drewienko. Zaraz siekierkę sobie zrobię i wszystko inne, bo nie mamy trybu kreatywnego. Trzeba robić to wszystko na survivalu niestety. Dobra, idziemy, przerobimy to sobie na deseczki. Hop siup. Ile tu mamy deseczek? Poczekajcie. W jedno włożę. Okej, 4. O, tyle nam się przyda. Dobra, deseczki bierzemy deseczki. Tak jest i potrzebny byłby nam kilof. Poczekajcie. Z 2 desek robi się kilof. Patyk, przepraszam bardzo. O, z 4. Dobra, bierzemy patyczek. Kolejny patyczek. Nam się patyków dużo przyda, bo muszę wszystkie rzeczy porobić. Ej, no i dlaczego to tak jest? O, dobra, patyczek jest kolejny. Teraz dajemy, czekajcie, ja zrobię coś takiego. Tu 4 i tu 4. Dobra, teraz tych patyków możemy trochę pozabierać. Tyle mi wystarczy. I wiecie, co zrobimy jako pierwsze? Jako pierwsze zrobimy sobie kilofika. Także zabieramy tutaj to i tutaj coś takiego. Kilofa się robi w taki sposób. Czy mi się uda? Tak jest, kilofik. Dobra, zabieramy sobie kilofika i możemy wykopać pierwszy bruk. Słuchajcie, pomysł jest taki, żeby nie niszczyć w tej wiosce bloków. Ej, Smajstoł, nie niszcz tej studni, może tam woda będzie. Weź, zrób sobie łopatę i wykopuj właśnie ten piasek. Może tam dotrzemy do jakiejś wody i będzie fajnie. Będziemy mieli cały czas dostęp do wody. Ciekawe, czy ta studnia już została do końca wysuszona, czy gdzieś on tam się dobije do tej wody. Nie wiem, to się wszystko okaże. Ja kilofa mam, także pierwsze bloki muszę porozbijać. Wiecie gdzie? Weźmy z tej studni, póki tu Smajstoł jak już rozwalił, to możemy ją do końca rozwalić. Jeden, drugi, weźmy sobie z 4 bloki, mi się przydadzą. Okej, Smajstoł tam robi coś, cuduje, elegancko kopie sobie. Ja też sobie wykopię parę bruków, to mi się przyda. I żeby więcej tego nie niszczyć, tych bloków, to sobie zrobimy taki własny blok, który będzie się respił. Poczekajcie, będzie potrzebne coś takiego zrobimy. No i tutaj rozlejemy wodę. Nie wiem, czy to zadziała, to wszystko zobaczymy, to się okaże. Także weźmy tutaj ze skrzyneczki. O, puste wiadro nam się przyda. W ogóle mamy tylko takie rzeczy. Zobaczcie, jedna kanapka z kurczakiem i sałatą, krzesiwo oraz kompas. Czy my damy radę, z tym sobie poradzimy? Nie wiem, tego wszystkiego się dowiemy. Także weźmy sobie wiaderko wody. Okej, idźmy to teraz rozlać w to miejsce. No i spróbujmy, czy to zadziała, czy mi się uda. Czyli rozbijamy ten blok, powinien się pojawić jeszcze raz, ale poczekajcie, bo jedną lawę mam. Może ja ją rozmnożę. Ej, mam pomysł. Wezmę do wiaderka lawę, zabrać
zebrałem ją, zobaczcie, rozleję ją w innym miejscu, gdzieś sobie niech spływa, nie, po deskach nie, bo będzie problem, chodźmy do tego budynku tutaj, tak jest, o, rozlejmy tą lawę z góry i wiaderkiem sobie weźmy tą lawę z dołu, zobaczcie, tak sobie pomnożę to, hop siup, zbieramy tą lawę i, ajajaj, jeszcze nie tak, dobra, rozleję ją jeszcze raz, niech się leje i teraz sobie ją pozbieram, poczekajcie i mam, no zbieraj się, tak jest, mam, nie mam, ej, co jest, dlaczego nie mogę zebrać teraz tej lawy, pewnie z piasku, dobra, a podejdę z drugiej strony, spróbuję, czy ja będę mógł tutaj, no nie mogę zebrać, dobra, stanę sobie na to, może tak będę mógł zebrać, poczekajcie, hop siup, nie, dobra, wiecie co, nie będę ryzykował, myślałem, że normalnie stąd sobie podniosę lawę i będzie super, ale nie, jednak się nie da, ja wiem, że Smajstow się zna na tych maszynach, może ja mu powiem, żeby on zrobił tą maszynę, bo ja się stresuję, jak ja tu wleję lawę, rozwalę to normalnie, to się połączy ze sobą i bedrock może się stworzyć albo coś innego. Dobra, wiecie co? Dam to Smajstowowi. Smajstow, o, już wykopałeś i jak dokopałeś się do wody? Poczekajcie, zobaczmy. Ej, dokopał się naprawdę daleko, ale wody dalej nie widać. Dobra, wiesz co? Nie kop tam więcej, nie kop tam więcej. Mam dla ciebie inne zadanie. Zrobisz taką maszynę, żeby się blok pokazywał. Jeszcze raz, chodź, pokażę ci, o co chodzi. Zobacz, tutaj jest woda, tu powinna być lawa, ale ja się boję, że mi się tu zrobi jakiś netherrack i będzie problem, nie będziemy mieli lawy. Także, więc ty to zrób, trzymaj to i zrób tą maszynę gdzieś na zewnątrz, okej? O, super, on kiwa, że okej, a my pójdźmy do domku villagerów i poszukajmy, czy czegoś nie zostawili czasami, bo wiecie, oni się wyprowadzili, ale coś tutaj może być. Zobaczmy w tych wszystkich domkach, co my tutaj mamy. Miejmy nadzieję, że będą tu jakieś, nie wiem, skarby? Ej, jest złoto! Złoto! Jacy villagerowie zostawili złoto! Ale fajnie, mamy złoto i nie ma nikogo w domku. Super, ale wiecie co? My jesteśmy na pustyni i złoto nam nie pomoże w przetrwaniu, chyba że przetopimy i zrobimy jakiś złoty mieczyk, złotą zbrójkę. Tak, dobra, pozabieram to sobie na wszelki wypadek, żeby nikt mi tego nie ukradł, także zabieramy to. 6 sztuk już złota mamy. Chodźmy teraz do tego domku. Czy ten czerwony pasek nie przecina tego domku? Nie, mogę tutaj wejść na spokojnie, ale niestety tutaj nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Chodźmy teraz do tego domku zobaczyć. Zobaczmy, co tutaj jest. Otwieramy i co my tu mamy? Ej, jest jakiś monitor i komputer! Będę mógł do was filmiki nagrywać na tej pustyni! Ale super, dobra, nagrywać może nie, bo kamery nie ma, ale będę mógł normalnie publikować coś na YouTubie, także super. Zobaczymy, czy w ogóle tu internet jest. Będę tu przychodził, także zamknijmy tu na razie. Ale tu jest gorąco, naprawdę ja się parzę. Widzowie, ja się tak opaliłem, że normalnie skóra mi schodzi z całego ciała. Dobra, chodźmy do tego domku jeszcze sprawdzić, co my tutaj mamy. Tutaj nic nie ma, tu w tym miejscu także nic nie ma. Wejdźmy na samą górę, zobaczmy, jak to u góry wygląda. Tutaj też nic nie ma. Dobra, schodzimy, idźmy zobaczyć do Smajstowa, jak mu idzie z budowlą maszyny. Zobaczymy, czy coś wykombinował, czy nie. Miejmy nadzieję, że tak, bo ja chcę jak najwięcej bloków. A zaraz będziemy musieli sobie zrobić całe zbrójki, bo normalnie nie da się wytrzymać. A tych leopardów, czy lwów, czy nie wiem, jak oni się nazywają, to jest coraz więcej. W sumie to będziemy mieli z nich mięso, jak ich rozwalimy. Dobra, chodźmy do Smajstowa. O, Smajstow coś tutaj wyczarował. Ty, siema, co ty tutaj robisz? Pokaż, działa? Ej, działa, zrobił tą maszynę, tak jest. Wierzyłem w ciebie, Smajstow, wiedziałem, że dasz radę. Odejdź, ja widzę, pokażę, jak to działa. Poczekajcie, chodziło mi właśnie o coś takiego, że tutaj jest rozlana lawa, tutaj jest woda rozlana i to się tak kumuluje, że ten blok się rozbija i on się pojawia na nowo. Zobaczcie, pach, pojawił się na nowo. I możemy tego zbierać w nieskończoność, to cały czas ten blok się będzie nam pokazywał. Ej, nie wpadnij do lawy, bo będzie problem, ja cię nie ugaszę, woda jest tylko tutaj. Odejdź z tego bloku, zejdź. Ja muszę go wykopać jak najwięcej sztuk, ile tylko się da, także kopmy. Za chwileczkę nas noc zastanie, także musimy też łóżko zrobić. Będą nam do tego potrzebne jakieś owce. Smajstow, idź poszukaj owiec i najwyżej to przynieś wełnę z nich, dobra? Obetnij je jakoś, a ja porozbijam te bloki, żeby jak najwięcej tych bloków uzyskać, dobra? Tylko te bloki mi się zapadają pod spód. Ej, chodźcie tu, bloki do mnie. Poczekajcie, te bloki są pod spodem, ja po nie muszę wskoczyć. Okej, wskoczyłem, ale lawa od razu mnie zaczęła bić. Widzieliście, ile mi życia zabrało? Ale dobra, bloków se pozbierałem aż 9 sztuk, także możemy iść i coś tutaj wykombinować, porobić. Tylko co? Czekajcie, możemy zrobić jakąś zbrójkę. Zobaczymy, czy mi się uda. O, jest hełm. Dobra, mamy jakiś hełm. To będzie dobre, bo na głowę. I jeszcze możemy zrobić... Poczekajcie, co byśmy mogli zrobić? Możemy też zbrójkę zrobić. Dobra, to też będzie dobre. Aj, za mało bloków. Dobra, potrzebuję więcej bloków. Szybciutko i za chwileczkę. O, kilo
kill-offa będę mógł zrobić. Idę kill-offa najpierw zrobić, będzie mi lżej rozbijać te bloki. Także zróbmy kill-offika, siop, siop. I jeszcze jednego mi brakuje. Dobra, idę rozbić tego jednego bloka. Weźmiemy kill-off sobie, zrobimy wtedy taki do bruku rozbijania. Szybko będziemy rozbijać. No i będziemy mogli więcej bloków sobie nazbierać, żebyś całą zbrójkę sobie zrobić. Dobra, na razie sobie tworzymy kill-offik. Kill-offik, o nie, nie. Dlaczego stone? Ja nie chcę stone'a. Poczekajcie, to będę czegoś innego potrzebował. Jak to się robiło ten kill-off? Przecież to było... Poczekajcie, może tu jest książeczka. Sprawdźmy, jak to się robi. Kill-off taki, to ja mam. To nie, to nie, to nie. Poczekajcie, co? Czego ja tutaj potrzebuję? Dobra, tutaj chyba nie pokazuj wszystkie. O, dobra, może tutaj pokażę wszystkie? Nie, nie pokażę wszystkiego. Tutaj można na tym tylko drewniane kill-off, co jest grane? Dlaczego tak jest? Już chyba będę wiedział, dlaczego ja nie mogę... O, Smajstow przyszedł. I co, udało ci się wełnę ogarnąć, czy się nie udało? O, kiwa, że tak, ale super, zrób dwa łóżka! Dwa łóżka zrób, będziemy mieli gdzie spać. Ej, bo zaraz noc się zrobi, normalnie tu jest taki upał. To słońce tak piecze, tu nie ma żadnego cieniu, a my jesteśmy tutaj na widoku. Dobra, wiecie co, muszę znaleźć stone'a, żeby zrobić ten kill-off. Tylko gdzie, bo bruk mi nie pomoże. Tutaj jakieś leopardy stoją i się patrzą na mnie. Gdzie tu będzie kamień? Poczekajcie, może tutaj na dole? Tak jest, 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 jest. Dobra, potrzebuję bloków. Bloki sobie wykopię z siekierki normalnie. Siekierką bym musiał tutaj przełupać i wiecie co? Zejdziemy na dół. Zejdziemy na dół. Na razie wykopujmy sobie elegancko tutaj drewno. Drewno mi się przyda na deski i dzięki deskom zejdę w dół, wykopię stone'a, zrobię lepszego kill-offa. Także działajmy, działajmy czym prędzej, czym prędzej. Dobra, tyle bloków mi będzie wystarczy. Rozbijmy sobie jeszcze tego. No i chodźmy do stołu konstrukcyjnego normalnie przerobić to sobie na deseczki. Okej, coś takiego. Poczekajcie, gdzie to się wchodziło? O, dobra, stół konstrukcyjny jest tutaj. Także robimy sobie coś takiego. Po cztery bloki sobie bierzemy. Tyle powinno mi wystarczyć do zejścia i do wejścia z powrotem tutaj. Także mamy 21 bloków. Okej, idziemy zejść i... O, Smajsto łóżka postawił. Widzieliście to? Mamy jedno łóżko i mamy drugie łóżko jakieś pomarańczowe. Superanckie. Ty będziemy tutaj spać w kuźni. Weź tu jeszcze jakieś drzwi zrób. Wiesz, jak się drzwi robi? Czy mam ci zrobić? Dobra, poradzisz sobie. Ty ogarniasz lepiej niż ja. To co ja się tu będę odzywał. Dobra, poczekajcie. Wezmę sobie schodki takie porobię. Hop, siup, coś takiego, elegancko. Dobra, schodzimy w dół i nie, nie, jeszcze nie tu postawiłem ten blok. Trochę niżej muszę go zrobić. Dobra, gdzieś tutaj, okej. I teraz zrobimy tutaj i doszliśmy do stołna. Możemy go teraz sobie wykopać, także wykopujmy, wykopujmy. Będziemy potrzebowali aż 5 sztuk, także... Ej, bruk mi się od razu pojawia. Co jest z tym stołnem? Coś nie ogarniam tego robienia. Dobra, budujemy się do góry. Smajstow niech to zrobi, niech on sobie poradzi. A ja sobie jeszcze tutaj schodek zrobię, no i sobie wyjdę. Ja mogę sobie coś drewnianego zrobić przy stole konstrukcyjnym. Poczekajcie, bo się zgubiłem. Gdzie jest to tutaj? A tutaj, dobra. Idziemy, idziemy, idziemy do domku. No i Smajstow, słuchaj, robi się już noc. Musimy uważać. Co my tu mamy? Kanapkę. Słuchaj, kanapką się podzielimy na pół, dobra? Ja zjem połowę i ty sobie zjesz też połowę. O, wyrzucił mi kamienny kill-off. Dzięki bardzo. Skąd ty miałeś stone'a? Jego nie mogłem zrobić. Poczekajcie, jeszcze skoczę szybko bruczek wykopać. Może mi się przyda. Weźmy sobie jak najwięcej bloków. Szybciutko, szybciutko, szybciutko. I zaraz sobie hełm jeszcze ubiorę. Tak jest, ubierzmy sobie hełmik. Tutaj mamy. I coś tam będzie niby chronił w tę głowę, ten móżdżek, co nie? Także idźmy tutaj, a zobaczmy, jak się w ogóle Smajstow czuje. Idźmy i się go zapytajmy. Smajstow, słuchaj, jak się czujesz? Ej, jest ci lepiej? Czy w tym domku, czy nie? Tutaj w sumie też jest sauna normalnie zrobiona. On tu robi coś przy stole konstrukcyjnym. Wyszedł dalej na to słońce. Ty, chłopie, może my się schowamy, bo coraz gorzej z nami, przynajmniej ze mną. Mi jest tak ciepło, że już wytrzymać nie mogę. Ten hełm mi wcale nie pomaga. Z nim się czuję coraz gorzej, wiecie? Nie jest dobrze, a my poza ten okrąg nie możemy wychodzić. Także ty, Smajstow, ej! Co się z tobą stało? O nie, Smajstow się roztapia! Nie jest dobrze, nie jest dobrze, Smajstow, Smajstow, wszystko z tobą w porządku? Weź tutaj, nie wiem, wejdź do wody, ochłodź się, może ci lepiej będzie. Zobaczcie, Smajstow się topi, jest mu tak gorąco, że normalnie zaczął się topić. Nie jest dobrze, dobra, ja się schowam, żebym się nie topił. Smajstow, chodź, też się schowamy tutaj. I wiesz co, tu jest woda, wejdź sobie tutaj pod dachem do wody, może ci lepiej się zrobi. I co, pomaga?
pomaga pod dachem we wodzie? O, kiwa, że tak, ale ty masz twarz jaką zniekształconą. Ej, masakra, normalnie smajstą mi się roztopił. Nie jest dobrze, ale dobra, wrócił już do siebie. Już mu lepiej, woda mu pomogła. O nie, zapadła jeszcze noc. Zobaczcie, księżyc już jest. Nie jest dobrze, poczekajcie, tam było słońce. O, od razu lepiej, tak chłodniej się zrobiło, ale to nie jest to. I tak wolałbym być w domku w normalnych temperaturach. Dobra, wiesz co, smajstą, idziemy spać. Musimy się przespać, bo ta noc już jest. Także może jutro będzie lepiej. Dobranoc! Ej, coś mnie obudziło i coś mi na ekranie tutaj pisze. Poczekajcie, nie możesz teraz odpoczywać, w pobliżu są potwory. Ej, rzeczywiście, coś jest. To jest zombie! I tam jeszcze jakiś leopard biegł. O nie, smajstą, pobudka, pobudka, słuchaj, potrzebujemy miecza. Weź skonstruuj szybko miecz. Ja tutaj wszystkie przedmioty ci oddam. Weź sobie jakiś miecz z nich konkretny zrób. Jest złoto, więc może złoty jeszcze zrobić. Okej, smajstą mi coś tu wyrzuca. Mamy kamienny mieczyk, wiecie co? Idziemy na walkę. Oddaj mi go, oddaj mi go. Dobra, superancko, sobie zrób inny mieczyk, a my wychodzimy. Wychodzimy, musimy rozwalić te potwory, bo one nam spać nie dadzą. Zobaczcie, są zombiaki. O nie, ktoś mnie bije, już się rzuciły wszystkie na mnie. Dobra, musimy je pokonać, tylko nie wiem, czy sobie poradzę tak sam. W ogóle, o, leopard przyszedł, może nam pomoże. A masz zombiaku. Dawaj, smajstą, rozwalamy ich, rozwalamy. A macie zombiaki. Padniecie, rozwalę was wszystkich. O nie, nie, rzuciły się na mnie, a ja nie mogę tej linii przekroczyć, także uciekajmy szybciutko, szybciutko. Jeden jest w ogóle na chatę nam weszedł, we wodzie się bawi. Smajstą, rozwalaj te zombiaki. One tutaj idą, a ja mam coraz mniej życia. Ej, potrzebuję coś do jedzenia. Poczekajcie, marchewkę sobie zbiorę. Dawaj, dawaj, marchewko, dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, jedną sobie zjem, może mi pomoże. Tak, pomaga, coś pomaga. Także idźmy sobie narwać więcej tych marchewek. Tutaj mamy te marchewki. Zbierajmy, zbierajmy, zbierajmy jak najwięcej marchewek, żeby sobie zjeść i żeby życie się zregenerowało. Mamy 22 marchewki, także jedzmy, jedzmy sobie. Spokojnie, te zombiaki mnie gonią, ale nie mogą do mnie dobiec, bo one są trochę wolne. Ja sobie zjem, zregeneruje mi się życie i myślę, że ich rozwalę. W ogóle gdzie jest smajstą? On znowu uciekł i nie chce mi pomagać. Zjedzmy sobie jeszcze jedną, dobra, i rozwalajmy ich. Powoli możemy ich rozwalać. A masz, zombiaku, nie podejdziecie do mnie, nie dam się wam tak łatwo. A macie, padajcie! I macie! Dobra, dobra, uważajmy, uważajmy. Już mnie uderzyły kolejny raz. Smajstą, pomóż mi, potrzebuję twojej pomocy, inaczej nie dam rady. Ich jest aż 5 tutaj tych zombiaków. Dobra, podchodzą, podchodzą, a masz! Dobra, 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 elegancko, elegancko, tak jest, rozwala ich, smajstą. I a masz! Pokonujemy ich, pokonujemy, tu jest lawa! Dobrze, dobrze przemyślałeś to, smajstą. Dawaj jeszcze raz, wchodzimy do domku, elegancko przeskakujemy i zombiaczki, chodźcie tu, no, 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 dawajcie, lawa tutaj jest. Poczekaj, potrzebujemy, wiesz co, klapy. Ej, zrób klapę tutaj, połóż do lawy, one będą myślały, że to jest przejście i one wejdą do tej lawy. Zrób tu klapę na tym normalnie, bo już nie pamiętam, jak to się robiło. Ja sobie zregeneruję życie, zjem sobie marchewkę. Myślę, że to nam pomoże. Poczekajcie, niech mi się całe życie zregeneruje. O, ten mały zombiaczek już go nie ma. Dobra, jest git. Okej, wyjdźmy trochę. I może nawalajmy ich przez ścianę. Ej, to też nie będzie złe. Zobaczcie, rozwalam te zombiaczki normalnie. A masz, rozwalę cię. Ciebie też. Ile ich tutaj jest, łopanie. Ten ma całe jakieś ubranko. Wypada z nich zgniłe mięso, ale ja tego jeść nie będę. Nie mogę wpaść do lawy. Wow, prawie mnie zrzucił. Ej, dobra, mam mało życia. Smajstą, możesz go dobić? O, ma klapę. Zobaczcie, jak to działa. Rozwali tutaj. Nie, nie, tu miałeś zostawić, bo inaczej on nie wejdzie. I połóż w tym drugim miejscu, za tobą, dobra? Ja sobie rozwalę tutaj w ogóle dwa bloki, żeby to widzieć wszystko. O, ej, nie, nie, zombiak do mnie wchodzi. Aj, dobra, nie udało się. Ale to był całkiem dobry pomysł. I wtedy się opuszcza klapę normalnie i ten zombiak wpada do lawy. Ale nam się udało. Ej, rozwaliliśmy wszystkie zombiaki. Jest super. A mi się jedzenie kończy. Jem cały czas te marchewki, ale one mało życia dają. Widzowie, może wy macie jakiś plan, jak mamy stąd uciec, co? Bo tutaj, jak wam mówiłem, mamy okrąg dookoła i nie możemy poza niego wyjść. Jestem razem ze Smajstołem, mam mało rzeczy w ekwipunku, muszę sobie jakoś załatwić więcej rzeczy. No i co? Liczę na waszą pomoc, że mi podpowiecie, co mam zrobić w takiej sytuacji, bo już dawno nie byłem w takiej sytuacji. Także piszcie komentarze, wejdźcie na mój drugi kanał na YouTubie, zobaczcie, co tam nagrywam i koniecznie nie zapomnijcie o moim Instagramie, bo tam dodaję zdjęcia z prawdziwego życia, a jeżeli chcecie zobaczyć moją twarz w prawdziwym życiu, jak wyglądam, to wbijcie na Instagrama, zaobserwujcie, a nic was nie ominie i będziecie jako pierwsi widzieli moją twarz. Także co, ja się z wami żegnam, do jutra, na razie, cześć, trzymajcie się, hej!